kwotą 36 tysięcy złotych samorząd województwa mazowieckiego wsparł budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Kozienicach. Realizacja zadania obejmuje budowę placu na obszarze 385 metrów kwadratowych przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Zostaną na nim zamontowane na stałe 4 betonowe stoły do gry w szachy i chińczyka, 1 betonowy stół do tenisa stołowego, 4 ławki i 2 skrzynie do przechowywania sprzętu. Plac będzie miejscem bezpiecznym dla użytkowników, zaś teren wokół zamontowanych urządzeń zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie roślin ozdobnych i zasianie trawy. Bardzo się cieszę, że tego typu inwestycje powstają i że możemy jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać samorządy niższego szczebla. Myślę, że po prostu jest ten temat dosyć ważny dla Państwa. Macie świadomość tego, że infrastruktura sportowa może wiele dobrego zrobić dla społeczeństwa, dla młodzieży, zwłaszcza przy placówkach szkolnych, gdzie każda ta minuta spędzona na właśnie boiskach, na tych infrastrukturze sportowej po prostu dodatkowo przynosi później efekt w postaci sprawności fizycznej. Całkowity koszt inwestycji to 60 tysięcy złotych. Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku.